Hej, już jestem, dobra. Po śniadanku, po wszystkim, możemy kosić dalej. Odblokowaliśmy sobie kartę na 66 poziom bodajże. Tam na 65 były te zagadki. To teraz idziemy chyba podsłuchać to zebranie Shinry. Organizacji Shinra. Świetnie, to jest tutaj. Czy zostało już niewiele pięter? I miałem się udać tutaj, świetnie. Czy ty możesz mi coś powiedzieć? Tylko mi się wydaje, czy ten pokój konferencyjny śmierdzi. Coś tutaj bardzo dziwnie śmierdzi. Pamiętam, co trzeba było zrobić. Pamiętam. Nikt mi nie mówi, że tu nic nie trzeba było zrobić. Trzeba było wejść. O mój Boże, gdzie? Idźmy stąd. No dobra. Trzeba wejść do kibla. I z kibla było przejście. Jest. Pamiętam. Puśćcie mnie, ludzie. O Jezus Maria. Tak jest. Tu trzeba wejść. I w kibelku jest szyb wentylacyjny. Spłukać, wyspać się, wyjść stąd. Spiąć, wyspać się. Dobra. Świetnie. Porusza się Cloud. Ninja. A wygląda jak ninja. I mamy zebranie Shinry. Ble. Sporo tu garniturków. Mamy ocenę zniszczeń w sektorze 7. Biorąc pod uwagę zbudowane fabryki i wszystkie inwestycje, wyceniamy zniszczenia na około 10 miliardów gli. Gil. Koszt odbudowy sektora 7 wynosi nie... Odbudujemy go. Co? Zostawiamy sektor 7 w takim stanie. Wznawiamy projekt Neo Midgard. A więc starożytni? Ziemia obiecana będzie wkrótce nasza. Chcę, żebyście zwiększyli ceny Mako 15% w całym mieście. Sporo. Wzrost cen, tralala, na zebraniu. Proszę wyłączenie naszego projektu kosmicznego do budżetu. Włączenie. Riff i Scarlet rozdzielam dodatkowe wpływy z podniesienia cen. Kurczę. Co za koleś? Sil, jeśli podbije pan ceny, ludzie stracą w nas wiarę. Wszystko będzie dobrze. Mieszkańcy nie przestaną nam ufać, przeciwnie, zaufają nam jeszcze bardziej. Zresztą my uratowaliśmy sektor 7 przed... Avalanche. Nędzny, ja nie będę tego tłumaczyć dalej. I mamy kolejną postać, która jest dość ważna. Hojo. Co z dziewczyną? Jako obiekt badań jest gorszy od matki. Wciąż prowadzę proces porównawczy z jej matką i falną. Ale już teraz różnice wynoszą 18%. Ile czasu zajmie badania? Około 120 lat. Prawdopodobnie nie uda nam się skończyć tego za naszego życia, czy raczej za życia naszego obiektu. What the fuck? Dlatego myślimy o rozmnożeniu i wtedy udałoby nam się stworzyć coś, co przeżyje dłużej. Przeszkodzi nam to w planach? Muszę to przekalkulować. Matka jest silna, ale wciąż ma pewne słabości. Tak. Przeraża mnie ten gość, strasznie go nie lubię. Ogłaszam koniec zebrania. Ta kobieta kim jest? Coś tu śmierdzi. Co jest z tym śmierdzeniem, no? Mówili o Elis, prawda? Nie, ale chcę ją rozmnożyć, więc może poczekamy jeszcze chwilę. Chyba tak. Chodźmy za nimi. Nie, to kliknąłem. Cofaj się. Pip. Tego nic nie ma? Nie ma.
świetnie. I spłukać oczywiście. Byliśmy w ubikacji, ja byłem tylko w ubikacji. Świetnie. O, tu nic nie ma, nie ma, tu pracują ludzie, tu też. I jest ten doktorek. Będziemy go śledzić w takim razie. Hojo. Pójdziemy za nim do, na piętro 67. Dobra. Gra nam podpowiada po prostu, co mamy robić w danej sytuacji. Chyba tu się mieliśmy znaleźć teraz. Sorry. Hojo pewnie wraca do swoich obowiązków, a my pójdziemy pewno za nim. Pamiętam go. Ten koleś, Hojo, dowodzi Departamentem Nauki w Shinrze. Claude, powinniśmy go chyba znać. Sorry. Dzisiaj zobaczyłem go po raz pierwszy, więc tak wygląda w rzeczywistości. No dobra, czyli tak musimy się udać za nim, tak musimy za nim udać chyba. Oh yeah. To padniemy go teraz od razu? Raping time! O, i mamy Red 13. To jest właśnie ten pomarańczowy. Czy to jest dzisiejszy obiekt? Tak, na tej śmierci rozpoczynamy. Przenieść to na górny poziom. Red 13 jest dobrym bohaterem. Fajna postać. Mój cenny dziwoląg. Tak, to jest Red 13. Tifa, odejdź od niego, on gryzie. Cenny dziwoląg? Czy on zostanie wykorzystany w eksperymentach biologicznych? No zapewne tak, jak go nazwał dziwolągiem. No. Ale Clouda zainteresuje coś innego. Coś, co jest obok. Świeci na różowo. Genova. Jedno z bardziej tajemniczych tajemniczych obiektów. No, Genova jest bardzo skomplikowaną postacią, to będzie wyjaśnione wkrótce. Znaczy, nie jest do końca wyjaśnione, czym ona jest. Najwidoczniej jest powiązana z Claude'em, bo coś się dzieje przy nim. Genova, Sephirota. Więc to tutaj ją przenieśli. Claude, bądź silny. Widzieliście to? Co mieliśmy widzieć? Rusza się. To wciąż żyje? Gdzie jej pieprzona głowa? Przechodzą mnie dreszcze. Nie zatrzymujmy się tutaj. Tyle. Niestety, Red 13, nie możemy teraz wziąć Reda 13, ale później będzie można oczywiście. Później dołączę do naszej drużyny. Wesołej gromadki. Tutaj mamy... Zdobyłeś materię Poison. Materię dla Tiffy, pokażcie. Nie, w takim razie dla Barretta. Sens poznanie i Poison. Możemy używać czaru Bio. Spoko. Chyba całkiem niezły czar. Znaczy, to zadaje takie obrażenie średnie, ale zatruwa też cel i z każdą tam turą dostaje kolejne obrażenia. Zrobimy zapis. I nie pamiętam, gdzie się teraz trzeba było udać już. Wiem, że jesteśmy niedaleko bossa, ale... Co teraz trzeba było zrobić? Już na serio nie pamiętam. Mamy walkę.
z... O, ja nie lubię tych przeciwników, są dość mocni. Robotem. Dobra, przywalimy po prostu. Speed Slash. No właśnie, on dużo obrażenia zdaje. O, widzę, że nasz Cloud też całkiem spore. A, pamiętam, dałem mu tego Lightninga. To ma chyba połączoną broń z Lightningiem. Z błyskawicami, wali też od błyskawic. O matko, sorry, po śniadaniu. Świetnie. Chcę tylko sobie zobaczyć, czy faktycznie on ma połączoną ekwipunek. Nie, materię, sorry. Materię. Błyskawica z elemental, tak. Widzicie to takie połączenie pomiędzy tymi kulkami? Niektóre nie mają kulki połączenia. Jeśli są połączone, znaczy, że można materię łączyć ze sobą. Tak jak teraz, że wykorzystuje obydwie. A, tędy mogę iść, świetnie. I mamy Aeris. Tak jest. I teraz będzie chyba boss. Tego, co się pamiętam. Aeris. Och, tak ma na imię. Czego chcecie? Zabieramy Aeris ze sobą. Nie jesteście stąd. Zadziwiająca spostrzegawczość. Wasza beztroskość was zgubi. Chcecie mnie zabić? Muszę wam to odradzić. Ta aparatura jest bardzo wrażliwa, tylko ja potrafię ją służyć. Wasz ruch. On ma rację. Słuszna decyzja. Proponuję, żebyście wszystko logicznie przemyśleli, zanim zaczniecie strzelać. Dobra, dawaj go. Czy Reda 13, czy kogo? tak, Red 13 został wpuszczony do tej jakby klatki z Aeris. Jak się wydaje, on nie jest... Tak, na początku by się wydawało, że on jest bossem, ale nie jest bossem. Cloud, pomóż mi! Help! Co ty robisz? Pomagam zagrożonym gatunkom. Obie są na granicy wymarcia. Jeżeli nie pomogę, wszystkie te zwierzęta znikną. Zwierzę to okropne, Aeris jest istotą ludzką. Zapłacisz za to. Barys, spróbuj to rozwalić. Strzel w szybę, odsuńcie się. Przestań! Co wy robicie? Moje cenne okazy. No. I to będzie niespodzianka. Red 13 zaatakuje tego rocza. A nie, zagryzę go, zagryzę. Nie, tak naprawdę, ja cię kocham, ja cię kocham. On jest jak taki Lablador. Teraz mamy szansę uwolnić Aeris. No, bierz tą dziewczynę. I spadamy, bo zaraz przyjdzie coś większego. Dzięki, Cloud. Świetnie. No właśnie, o tym mówiłem. Będzie chyba pierwsze starcie z Genową. To nie jest zwykły stwór, to nie można go kontrolować. Jest dość silny, pomogę wam go zabić. O właśnie, Red 13. To mówi? Później będę mówił. Ile tylko zechcesz, panienko. Red 13 jest bardzo fajną postacią. Ja zajmę się potworem. Niech ktoś zabierze Aeris w bezpieczne miejsce. Tifa, liczę na ciebie. Barret, zajmij się tym. No, wysłałem z Tifę. Jak masz na imię? Hojo nazwał mnie Red 13. Imię bez żadnego dla mnie. Imię bez żadnego dla mnie znaczenia. Mówcie do mnie jak chcecie. Czyli zostanie Red 13. Jest jedna z moich ulubionych postaci. Bardzo taki charyzmatyczny, wybierz. Lubię, naprawdę lubię tego. Kurde, nie wiem co to jest w ogóle. Chodź. I mam pierwsze starcie z Genową. Poza tym Red 13 jest bardzo silny od początku. Tak jest, mamy Genowę. Chyba. Magia. Ogień. I ma Fire Zal. Z tą materią Al. Magia, lód. Nie, bio. Na bossa. No fajnie, tylko że ja dostanę teraz bio. I błyskawice na... Też na nią. Rolling attack. Świetnie. Bio. Zobaczymy, czy uda się ją zatruć. Magia, ogień. O, pięknie, leczy wszystko. Czyli ona jest...
odporne na to. Fajnie wiedzieć. Teraz. Shady Breath. To będzie dość bolesne. Pudło, pudło, świetnie. Magia, leczenie. Czyli ty, Barret, będziesz leczyć. A Cloud niech atakuje boss, niech się skupi na bossie. Świetnie. Red 13, dalej ogień. Chyba to nie, to chyba nie jest Genova, wiecie, to jest dziwny. Czyli jest odporna na to. Lód. Dalej bossa. Wszystko pakujemy. Barret Limit, świetnie. Do tego magia błyskawice. Na bossa. Oczywiście. Świetnie. Dobra. Boss zaczął już atakować innych. Big Shot. No. Chyba nie opłaca się atakować tych małych kulek, więc o to możecie się nie... możecie sobie odpuścić. Magia. Ogień. Też na bossa. Znaczy te małe kurki się chyba będą odradzać, jeśli je zabijemy, więc możecie ignorować, spokojnie będziecie grali. Magia, błyskawica, zwykle lód. Barret, leczenie na siebie. A niech dwóch pozostałych go bije. Jest odporna trochę na błyskawice, z tego co widzę. Red 13, cały czas masz palić ogniem. Shady Breath. Nie, to nie jest jeszcze chyba Genova. Jakby to była Genova, to by nas wgniotła w fotel. Ona jest bardzo silnym przeciwnikiem. Zresztą jest też przedostatnim bossem chyba. Leczenie na mojego tygryska. Świetnie. Rolling attack. I ogień na bossa. Limit, oczywiście cross slash, też na bossa. A Barret niech się zajmuje leczeniem. To jest taki pierwszy bardzo poważny boss. O właśnie, o to chodziło. Te małe kulki można ignorować. Świetnie, w ogóle Red 13 ma 13 level. Cloud też, świetnie. Talizman dostaliśmy. Się na pewno przyda. I chyba materia wypadła. Wygląda na to, że nic jej nie jest w wielu aspektach. Nie myślcie o mnie jako zwierzęciu. Szczerze, to nie przepadam za ludźmi. On jest bardzo inteligentny, ten Red 13. Czym ty jesteś? Dobre pytanie, ale trudno na nie odpowiedzieć. Jestem tym, co widzisz. Musisz mieć wiele pytań, ale najpierw wynieśmy się stąd. Pokażę wam drogę. Cloud, jednak po mnie przyszedłeś. Wybaczcie moje wcześniejsze zachowanie. Udawałem, żeby odwrócić uwagę Hojo. Uratowaliśmy już Aeris, więc nie ma po co siedzieć w tym budynku, no więc miatamy stąd jak najszybciej. Jeżeli będziemy szli w piątkę, na pewno nas zauważą. Rozdzielmy się na dwie grupy. Wciśnij przycisk menu, aby zmienić status drużyny. Wciśnij przycisk menu, żeby wejść do menu. Wciśnij przycisk cancel, żeby zmienić drużynę. Wciśnij przycisk OK, aby go zakończyć. No, dwie dziewczyny poślemy razem, a ja chcę mieć przy sobie Reda. Red jest zajebisty. świetnie. Od razu weźmiemy też przedmioty. I zużyjemy Red napój na Clouda. Tam jest jakaś materia, widzę ją. Zdobyłeś materię, enemy skill. Bardzo fajna materia. Pozwoli nam nauczyć się ataku przeciwnika. Jeśli jakiś przeciwnik zaatakuje nas swoim specjalnym atakiem, to mamy szansę nauczyć się tego. Enemy skill. Świetnie. Na przykład jakiś potężny atak, powiedzmy Ultima. Jakiś atak Ultima, który normalnie jest ciężko osiągalny, a jak przeciwnik go ma, to możemy dzięki temu się go nauczyć. Ale dołączona materia działa na wszystkich. Ogień. No, to jest świetna rzecz. Dobra, zobaczymy jego ekwipunek. Mithril Eclipse.
Pancerz Mitry, 4 sloty, nie no, bez jaj. Morale plus 10, nie mam pojęcia co to daje, ale damy mu ten talizman. Świetnie. Ej, zobaczmy się przy windzie, tak? Niech będzie. Musimy chyba teraz zjechać, jak się wydaje. Tak, już wiem, gdzie powinniśmy iść. Zapiszemy grę oczywiście. Zapisz. I na pierwszym slocie, tak jak wtedy. Świetnie. Dzięki temu będziemy mogli się teraz dostać do wind chyba. Właśnie, zjedziemy sobie po prostu windami. Tutaj na dół, chyba że one były na niższym poziomie. Tak jest. Na samą górę na razie nie będziemy szli. No, musimy się dostać tutaj chyba. Właśnie. No i mamy towarzystwo. Hej, co jest? Jedziemy na górę. Mógłbyś proszę jechać na górę. To jest fajna akurat postać. Turkowie, wpadliśmy w pułapkę. O, i ten. Sęk, to musiało być dla ciebie niezłe przeżycie. Podobało ci się? Jesteś soldierem, jesteś silniejszy od Turków. Jednak aktualnie na tych poziomach może nie jeszcze. Red 13 jest kozacki. No i prezydent Shinry. No i wszyscy mają skute ręce. Ten ma skuty ogon. I też daliście się złapać? Gdzie jest Aeris? W bezpiecznym miejscu. Ona jest ostatnim żyjącym starożytnym. Może się wreszcie dowiemy, kim są ci starożytni, tak w pewnym sensie. Widzieliście? Nazwali siebie Centrum. Żyli tysiące lat temu, teraz są zapomnianą stroną w historii. Ja się trochę napiję, bo mi teraz pogardę już. Centra, ta dziewczyna to ostatnia Centra? Centra lub starożytni. Widzę, że Red 13 tutaj tajemniczony. Jeśli ziemia jest żyzna, to musi być tam Mako. Dokładnie. Dlatego potrzebujemy naszych dochodowych reaktorów Mako. Całe bogactwo Mako samo wskoczy nam do rąk. Oni dalej chcą wydobywać Mako. Nie interesuje ich nic takie jak środowisko. Tam właśnie zostanie zbudowane Neo Midgard, nowa Duma Shinry. Przestań śnić. Naprawdę? A nie widziałeś, że obecnie wszystko czego potrzeba do spełnienia marzeń to pieniądze i władza? Cóż, zakończę już nasze spotkanie. Ale chyba co się dzieje? Jazda, zejść się mu z oczu. Aha. Stój, mam ci sporo do powiedzenia. Tak jest, bardzo cię wyrywa. Jednak prezydencie nie pożyjesz już dość długo. Ale bez spoilerów, Prezydent Shinra, jak chcecie czegoś jeszcze, pogadajcie z moją sekretarką. Z cygarem gania. Pogadam za Aeris. Albo Steve'om. Pst, możemy wyjść.
Zostaw to mnie. Zostaw to mnie. Psst, Cloud, jesteś taki dzielny. Ciekawe, jak się ma Barret, Aeris. Cloud, jesteś tu? Aeris, jesteś cała? Tak, nic mi nie jest. Wiedziałem, że Cloud po mnie przyjdzie. Ona chyba zamyśla, mówi, hej, w końcu jestem twoim ochroniarzem. Mówiliśmy się na jedną randkę, prawda? Już rozumiem. Tifa? Tifa, też tu jesteś? Przepraszam! Ale Zong, wiesz, Aeris, mam jedno pytanie. I jakie? Czy Ziemia Obiecana istnieje naprawdę? Nie wiem. Wiem tylko, że rasa Centra zrodziła się z planety. Rozmawiała z nią, mogła ją otworzyć, a teraz... Centra wrócą do Ziemi Obiecanej, krainy absolutnego szczęścia. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Rozmawiałaś z planetą? A co mówi planeta? Jest pełna ludzi i głośna, dlatego nie mogę zrozumieć tego, co mówią. A teraz to słyszysz? Ja słyszę to tylko w kościele. Mama mówiła, że Midgard nie jest bezpieczne, to znaczy moja prawdziwa matka. Kiedyś wydostanę się z Midgard, porozmawiam z planetą i odnajdę Ziemię Obiecaną. Tak mówiła moja matka. Myślałam, że przestanę słyszeć jej głos, gdy dorosnę, ale... Najwidoczniej nie. Ciekawe, co ma, jak ma się Red 13. Dziadku. Dziadku? Dziadek? Co w tym śmiesznego? Nic. Okej. Okay. Ciekawe, co, jak ma się Barret. Hej! Nyga! Co tam u ciebie? Aeris jest starożytną, a prawdziwą nazwą starożytnych to Centra. Starożytni wiedzą, gdzie jest Ziemia Obiecana, a Shinra szuka tej krainy z legend. Słyszałem jedynie opowieści o Ziemi Obiecanej. Nie wiem, czy takie coś istnieje. Ach tak. Shinra wiesz, że Ziemia Obiecana jest pełna energii Mako. Co znaczy, że jeśli Shinra się tam dostanie, to wyssie całutką energię Mako. A Ziemia wyschnie, planeta Obs osłabnie. Nie mogę ich zostawić w spokoju. Przyjmę nowych członków. Ja, Tifa, Cloud, a nawet Aeris. Co ty na to? Mówisz do pomieszania kota z psem. Jesteś cholernie nudny. Dobra. Odpocznij proszę. Ale zaraz coś się wydarzy. Sami zobaczcie. Jak widzicie w kącie, strażnik leży. A drzwi są otwarte. Drzwi są otwarte. Kiedy się otworzyły? Radzimy strażnika. Co się stało? No, coś tu się najwidoczniej stało, faktycznie. Tifa, obudź się. Co się stało?